Strony grabiny. Serdeczna prośba, żeby nikt nie siedział tam na dole i wszyscy leki, wszyscy za Marię. Czy to bo pan ma ludzi już tam? Musimy się przełożyć, Martusiu. Ale nie uczyć. Mackie. A mamy ty? Stałki. Chyba, że to też tu idzie cokolwiek. Za chwilę cię wyrzucę. Tak? Konflikt między państwem zakonu krzyżackiego a Polską trwa już przeszło wiek. Rozpoczął się od zagarnięcia przez braci zakonnych w 1308 roku Pomorza Gdańskiego, ważnej dzielnicy dla odradzającego się po rozbiciu dzielnicowym Królestwa Polskiego. 22 lata później krzyżacy najeżdżają Radziejów, Bydgoszcz i Nakło. W ten sposób wszczynają z Polską wojnę, którą przerywa 7-miesięczny rozejm. Jej kulminacją jest bitwa pod Płowcami, która choć nierozstrzygnięta, powstrzymuje marsz krzyżaków w głąb niedawno zjednoczonego Królestwa Polskiego. Mimo to, rok później, państwo zakonu krzyżackiego zagarnia Kujawy i ziemię dobrzyńską. W 1385 roku Polska i Litwa zawierają unię w Krewie. Ich wspólny monarcha, Władysław Jagiełło, zobowiązuje się do odzyskania pozostającego w rękach krzyżackich Pomorza Gdańskiego. Oba państwa zbliżyło do siebie wspólne niebezpieczeństwo ze strony państwa zakonnego. W 1409 roku wybucha wielka wojna Polski z zakonem krzyżackim. Na początku inicjatywę przejmują krzyżacy, zajmują ziemię dobrzyńską. Krótko potem obie strony zawierają krótki rozejm, który trwa do lipca 1410 roku. Zimą polski król Władysław Jagiełło nakazuje wielkie polowanie, które umożliwia zorganizowanie niezbędnego prowiantu dla polsko-litewskiej armii. W lipcu 1410 roku krzyżacy koncentrują swoje wojska pod Świeciem. Polacy i Litwini pod Czerwińskiem, spod którego przeprawiają się na drugą stronę Wisły. Celem pochodu polsko-litewskiej armii jest Malbork. 15 lipca pod Grunwaldem drogę zastępują jej siły zakonu krzyżackiego. Dochodzi do wielkiej bitwy, w wyniku której krzyżacy ponoszą druzgocącą klęskę. Po bitwie pod Grunwaldem siła bojowa zakonu krzyżackiego znacznie osłabła. W starciu ginie wielu braci zakonnych, wśród nich sam wielki mistrz Urlik von Jungingen, a liczni zakonni dostojnicy dostają się do niewoli. Król Polski i wielki książę Liczewski ruszają na krzyżacką stolicę Malbork. Twierdza okazuje się jednak nie do zdobycia i wojska sprzymierzone odstępują od oblężenia. Armia polska poza nadwornymi rycerzami składa się głównie z pospolitego ruszenia, które wobec zmiażdżenia wroga pod Grunwaldem nie widzi sensu dalszej walki. Król rozpuszcza większą część armii. Rycerze wracają do domów, wśród nich Kniaś Witold. Zdając sobie z tego sprawę, krzyżacy opracowują plan kontrofensywy, która może odwrócić niekorzystny dla nich przebieg kampanii. Na czele sił zakonu krzyżackiego staje Henryk von Plauen, który po zgromadzeniu armii planuje zaatakować Kujawy i Wielkopolskę. Zadanie to powierzył wójtowi nowej marchii, Michałowi Kuchmajstrowi. W ten sposób wojna przeniosłaby się na teren Królestwa Polskiego. Braci zakonnych jest z kuchmajstrem niewielu, jednak dzięki wsparciu króla węgierskiego Zygmunta do nowej marchii przybywa około 100 rycerzy węgierskich z pocztami.
przewodzi im sławny rycerz Konrad Nimptsz. W wielkiej liczbie przebywają goście zakonu i najemni rycerze z Czech, Śląska, Bawarii, Szwabii, Saksonii i Turyngii. Do wójta dołączają też rycerze pochodzący z Nowej Marki pod wodzą Henryka z rodu von Guntersberg. Armia krzyżacka liczy około 4000 doborowych zbrojnych. Koronowo, miasto wówczas przygraniczne, stanowi klucz do ataku na Kujawy i Wielkopolskę. To właśnie przez tę miejscowość biegnie jedyna droga do Bydgoszczy i jedyny w pobliżu most na rzece Brda. Miasto ma ważne znaczenie strategiczne. Polski król orientuje się w planach nieprzyjaciela. Aby je udaremnić, zamierza rozbić jego siły w otwartej bitwie. Wysyła do Koronowa posiłki. W mieście stają nadworni rycerze Władysława Jagiełły, weterani spod Grunwaldu, dowodzeni przez Piotra Niedźwieckiego w sile 100 kopii, a także rycerze wielkopolscy na czele z Maciejem Złabiszyna, których liczbę szacuje się na około 1000 ludzi. Ponadto Sędziwój z Ostroroga przyprowadza oddział liczący około 700 zbrojnych. Rycerstwo polskie wspomagają okoliczni chłopi i mieszczanie, którzy wobec bezpośredniego zagrożenia klasztoru cysterskiego są zobowiązani go bronić. Całość sił obrońców nie przekracza 2500 ludzi. 10 października 1410 roku Polacy dostrzegają w okolicy Koronowa armię krzyżacką, dowodzoną przez kuchmajstra. Dwóch polskich rycerzy, Tomasz Szeliga, herbu Róża, oraz Mikołaj Dębicki, herbu Gryf, rusza na zwiad, żeby zorientować się w liczebności wrogiej armii. Dostają się jednak do krzyżackiej niewoli. Skrzynia amunicyjna, będzie kapucha? Nie, w tamtym roku była. Tak? A rzucali kapuchą z głowy? Zobacz tam. Rycerze nie zdradzają rzeczywistej liczebności królewskiej armii. Co więcej, zeznają, że w Koronowie znajduje się tylko niewielki oddział rycerzy z Wielkopolski, wspomagany przez okoliczne chłopstwo. W ten sposób wróg jest przekonany, że w Koronowie znajdują się o wiele mniejsze polskie siły niż w rzeczywistości. Krzyżacy, wprowadzeni w błąd, śmiało ruszają w stronę Koronowa. Liczą na rychłą wygraną i obfite łupy. Zbliżają się do miasta, wita ich ostrzał artyleryjski z tych samych dział, które pod Grunwaldem ostrzeliwały Litwinów i Tatarów, ale po przegranej przez zakon bitwie padły łupem Jagiełły. Kiedy dym opada, krzyżakom ukazuje się widok, którego się nie spodziewali. Tylko granat. Miasto
miasta nie broń przypadkowa spiranina, ale kwiat polskiego rycerstwa. Weterani spod Grunwaldu, którzy potrafili walczyć i wygrywać z zagranicznym rycerstwem. Hochmeister nakazuje odwrót, aby zająć dogodne miejsca do przyjęcia bitwy. Polacy wysyłają oddział lekkozbrojnych, którzy utrudniają krzyżakom przyjęcie formacji bojowej. Daje jednak Polakom czas na rozwinięcie szyku. Bitwa jest nieunikniona. Wielu z rycerzy zna się z turniejowych potyczek w Malborku, Toruniu lub na Dworze Królewskim w Krakowie. Obu walczącym stronom nieobcy jest kodeks rycerski. Przed polskie wojska wychodzi sławny rycerz Konrad Elkinger z Nadrenii ze specjalną propozycją. Szlachetni panowie, czcigodny wójt Nowej Marchii, Michał Kuchmeister, rycerz sławny i ponad wszystko kodeks rycerski czczący, proponuje bój stoczyć według starego obyczaju. Samowtór, jeden na jednego z dwiema przerwami na wymianę jeńców. Przerwę w walce, jak i jej wznowienie, wystrzał z hakownicy ma oznajmić. Zwyczajowo, przed rozpoczęciem bitwy, w pole wychodzili harcownicy obu stron. Tym razem, ze strony krzyżackiej są to rycerz Konrad Nimptsch, sławny ze swej siły, nadworny rycerz króla Zygmunta Luksemburskiego. Jego przeciwnikiem jest rycerz króla Jagiełły, Jan Szczycki, herbu d'oliwa. Serce upada w armii Kuchmeistra.
kiedy pokonany Konrad Nimptsch po ciężkim boju ulega przeciwnikowi. Obie strony zwierają się w starciu. Rycerze walczą jeden na jednego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Przerywają walkę i rozchodzą się. W tym czasie rycerze obu stron częstują się nawzajem wodą i winem. Wymieniają jeńców. Rycerze obu stron częstują się nawzajem wodą i winem. Wymieniają jeńców. Trzeba się wyjść tędy jakoś, do auta w tak. No, to jest
jesteś na inną kartę. Na SD-ka. Tak jakby tam. Ja mówiłam. Kolejny wystrzał obwieszcza początek dalszej części zażartej bitwy. Nie wiem, przyłączyć. Wyłącz kamerę, stary. Obie strony nie dają za wygraną. Walka jest bardzo wyrównana. Szczególną nieustępliwością wykazują się z nowej majki Henryka von Buntensberga. Z furią atakują Polaków. Ci jednak nie ustępują. Po raz ostatni.
Krzyżackiego, Henryka Franka, powala go na ziemię i wydziera mu chorągiew zakonu. Krzyżaków słabnie. Szala zwycięstwa przechyla się na stronę polską. Honor i kodeks rycerski okazują się mieć mniejsze znaczenie wobec perspektywy śmierci z polskiej ręki. Goście zakonu krzyżackiego i liczni najemnicy wycofują się. To kolejne zwycięstwo polskiego oręża. Do niewoli trafia około 300 krzyżackich jeńców. Wśród nich Michał Puchmeister, Konrad Nimptsz, Konrad Elkinger i wielu innych rycerzy. Polskie dowództwo postanawia odesłać ich do Inowrocławia przed oblicze króla. Krzyżacy zapłacą potem wysoki okup za ich uwolnienie. Jedynie nieliczni jeńcy trafiają do więzienia w Zamku Chęcińskim, w tym Michał Puchmeister. Choć bitwa pod Koronowem nie miała doniosłych konsekwencji militarnych ani politycznych, to w jej wyniku Polacy zatrzymali marsz krzyżaków w głąb swojego królestwa. W 1411 roku w Toruniu Polska i Zakon Krzyżacki podpisują pokój, na mocy którego Polska odzyskuje ziemię dobrzyńską, a Litwa Żmudź. Warunki nie zadowalają obu stron. Wojny z krzyżakami z przerwami trwać będą do 1525 roku, kiedy to wielki mistrz Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi Staremu. Od tej pory Prusy zakonne noszą miano Prus książęcych i przekształcają się w świeckie państwo, rządzone przez dynastię Hohenzollernów. Zakon krzyżacki został reaktywowany i istnieje do dzisiaj. Przeszedł gruntowną reformę, zatracił rycerski charakter i stał się zakonem duchownym. Uzdrawiać i pomagać. To dewiza współczesnych spadkobierców zakonu krzyżackiego. Bardzo Państwu dziękujemy za 17. edycję Bitwy pod Koronowem.